Cześć, jesteśmy na Gdańskim Wrzeszczu, niedaleko restauracji numero uno. A jak numero uno to? Duszan Kucjak i specjalna przesyłka z okazji derbów Trójmiasta. Co jest w tym opakowaniu? Przekonacie się za chwilę. Cześć Duszan, przyjechaliśmy do Ciebie do Gdańska przed ważnym pojedynkiem dla Was, mecz derbowy z Arką Gdynia. Powiedz, jak nastroje? Cześć. Nastroje przed takim meczem są przygotowane do walki. Spodziewamy się meczu walki, dlatego ja nie mogę się doczekać tego meczu i cieszę się na to, że już jest jutro. Powiedz mi, czy przed takim pojedynkiem ważny jest sprzęt? Przygotowujecie się jakoś specjalnie do tego, czy na to nie zwracacie uwagi? Nie ma przygotowania specjalnego. Sprzęt trzeba dobrać. Dobre buty, dobre rękawice, żeby u zawodników buty ścielali i u bramkarza rękawice bronili. W takim razie, skoro sprzęt jakąś tam rolę może przed takim meczem odegrać, mamy dla Ciebie niespodziankę. Przygotowaliśmy coś wyjątkowego razem z chłopakami z Embro, firma, która zajmuje się personalizacją sprzętu, ale zresztą sam zobacz. Jak podobają Ci się buty? Powiem tak, mój ulubiony kolor biały, do tego zielony, drugi kolor lechie. Uważam, że te buty wyglądają bardzo dobrze. Teraz mamy możliwość personalizacji, na rynku dostępne są kolorowe buty i tak dalej, i tak dalej. Jak oceniasz w ogóle ten trend, możliwość personalizacji i te wszystkie teraz nowinki w sprzęcie piłkarskim? Ja z tego wszystkiego bardzo się cieszę. Wszystko się rozwija. Nie tylko są do wyboru kolory i modele. No, czy to jest pod kolor stroju, czy pod kolor drużyny. No ja oceniam też te personalizacje, bo lubię mieć tam jakieś krótkie napisy, czy pierwsze litery z imiona żony i córki. Mamy dla Ciebie przygotowane buty Magisty. To są korki, z których Ty korzystasz na co dzień? Tak, są to dla mnie bardzo wygodne buty. Miałem po powrocie do Polski, chciałem jakieś tam wybrać. Wybrałem markę Nike, model był do wyboru. Dostałem więcej modeli do przetestowania, ale Magisty naprawdę są to tak wygodne buty, że od razu powiedziałem, że w tych chcę grać i gram w nich na co dzień. Trenuję i gram cokolwiek. Swoje pierwsze buty pamiętasz? Bo tutaj pewnie tego nie można w ogóle porównać do tego, co kiedyś miałeś na nogach jako dzieciak. Jako dzieciak to miałem takie gumowe z materiałem, ale takim niematerialem. Nie wiem, jakbym to powiedział. No to nie byli, do tego co jest teraz, to nie byli buty, to były jakieś tam tramki. Nie wiem, jakbym to powiedział po polsku. W takim razie nie zostaje nam nic innego, jak życzyć Tobie i całej drużynie powodzenia przed tym pojedynkiem z Arką Gdynia. Wszystkiego dobrego i zwycięstwa życzymy. I szczęścia po prostu. Szczęścia. Dziękujemy. Dzięki. Powiedz, jak wyglądało przygotowanie do tego projektu, bo to pewnie nie jest łatwa sprawa. Cześć. Tak naprawdę mieliśmy kilka takich schodków. Zależało nam na tym, żeby Dusan korzystał z tych butów, więc mieliśmy kilka takich technicznych aspektów, które musieliśmy rozważyć, zanim w ogóle podjęliśmy się tego projektu. Na przykład musieliśmy rozważyć, w jaki sposób położyć farbę na skarpecie tak, aby ona nie utraciła swojej elastyczności i aby Duszan cały czas miał komfort użytkowania z tego obuwia. Zależało nam na tym, żeby buty cały czas odwzorowały barwy Lechii Gdańsk, były dosyć mocno związane z klubem, w którym występuje Duszan. I cała reszta technicznych aspektów gdzieś tam kroczek po kroczku zaczęła nam się wyjaśniać. Bardzo dużo nauczyliśmy się o butach piłkarskich z tej technicznej strony pod kątem tego projektu. Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w takiej akcji. I jak oceniasz właśnie te pierwsze zetknięcie z tą pracą nad butem piłkarskim? Jest to droga, którą będziecie gdzieś tam próbowali podążać, czy robicie i zamykacie się na tym projekcie? Uważamy, że to jest dopiero otwarcie. Uważamy, że debiut wypadł bardzo, bardzo pozytywnie. Duszan jest zadowolony z efektów pracy, więc chcielibyśmy po prostu podążać dalej tą drogą i otwierać następne coraz ciekawsze i coraz lepsze projekty.
Okay. Dzięki wielkie, naprawdę miło było z Wami współpracować. Mamy nadzieję, że uda się nam jeszcze coś razem przygotować dla innych zawodników. Też mam taką nadzieję i do następnego projektu.